Bramka z marca. Bardzo ładna. Pamiętasz tutaj, nie? Dzisiaj to samo? Zobaczymy. Ciężko powtórzyć. Przekładka i z prawej, nie? Ale... Bo mówiłeś, że jedna z ładniejszych w twojej karierze. Tak. Jakie uczucia przed meczem? Dobrze? Pozytywnie? Dobrze. Bardzo pozytywnie. Wiesz, że to jest mecz przyjaźni i kibice bardzo się lubią. Ja wiem. Ale to jest very, very strange. Because when we played in Poznan, they said Arkadinha. They look what? When we play now. But it's cool. A będziemy prawie dosyć da, to będzie piękny, też piękny. Dzień dobry. Okay. Dzisiaj koleżanka nam przyszła. Brawo! Czy krótko? Wszystko dobrze. Bardzo dobrze. 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 Rafał Siemaszko, jestem napastnikiem Arki Gdynia. Dobra, kończymy. Dzień dobry, panie trenerze, jak zdrówko? No słabo właśnie. Wszystko okej? Okay? Przeziębiony jestem bardzo. Proszę? Wszystko okej okay po incydencie drogowym? Tak, incydent był. Ale jest okej. Okay. Jeśli chodzi o wypadek, ale to głowie nie jest lepiej. Oby było lepiej. Będzie lepiej. Nałożysz się? Nie, już od tyłu, to fajnie. A się bardziej zanosiło, że gdzieś jest to wyjawiło. A tu inaczej. Ale ten wojadom chciałbym wziąć do odyskoju, bo to mi się podobało. Tak, no bo on do przodu fajnie gra. Dlatego się wygrał. Powietrzu nie do przejścia. Silny skład ma. Trochę pod presją, bo Lubin, wiadomo, Legia wygrała. Ciekawie może być. No lubimy grać pod presją. No tak, ale... Przepraszam, ostatni mecz po Lechu przegrał za moich czasów jeszcze, w 2008 roku. W Legii? Lewandowski strzelił bramkę 1-0 i ja się powiedzę, za kim jest strzelił. Możemy? Idziecie? Tak?